trzeba, żebyśmy w Rzeszowie mogli zostać sobą. Sobą, u siebie, na swoim. Szczęść Boże, kłaniam się Państwu. Rad jestem z licznej Waszej obecności i dumny jestem z obecności moich ekspertów, współpracowników, towarzyszy szeregu już akcji, które wspólnie podejmujemy dla Rzeszowa, dla Polski, dla naszej cywilizacji, której losy ważą się, jak sądzę, w tym roku właśnie tutaj, w Rzeszowie. Prezydent miasta. Prezydent miasta, co to za figura, szanowni państwo? Czy to święty Mikołaj, który ma dla każdego coś miłego? Nie. To, szanowni państwo, figura polityczna o, jak na mój gust, bardzo ograniczonych kompetencjach. Prezydent nie może wszystkiego. Od tego trzeba zacząć. Od tego trzeba zacząć tę kampanię, ten wątek programowy. Prezydent nie wszystko może, ale wiele powinien chcieć. Nie mogąc podejmować decyzji w wielu kwestiach, które zależą od innych władz świeckich, duchownych, lokalnych, regionalnych, centralnych, prezydent może, powinien, musi być rzecznikiem interesu mieszkańców miasta. Musi być orędownikiem projektów ważnych, perspektywicznych, z zawsze świeżą pamięcią o przeszłości, o tradycji. Prezydent nie ma być organizatorem rzeszowskiej grupy rekonstrukcji historycznej, wybranych rozdziałów z historii naszego miasta, ale musi być tej historii świadom, historii świeżej i tej głębszej. I Rzeszów to naprawdę wspaniałe miasto, żeby właśnie na gruncie doświadczeń, tradycji, a także autentycznych osiągnięć, żeby na tym gruncie mocno stając, wybiegać w przyszłość. Ale przyszłość, rozwój, modernizacja nie mogą być fałszywie, błędnie, mylnie definiowane jako na przykład nieustanne powiększanie długu miasta. To jest ciężar odpowiedzialności, który my już odczuwamy. I zdaje nam się, że niektórzy zbyt lekko podchodzą do tej kwestii. Nie może być fetyszem rozwoju miasta jego rozwój terytorialny, geograficzny. Cieszymy się z tego, że Rzeszów, wielki, piękny, potężniejący na mapie regionu i Polski, ale zdaje się, że nastąpił taki moment, w którym powiedzieć trzeba, że czas, by Rzeszów zaczął nadążać za własnym dotychczasowym rozwojem terytorialnym. Wiele jest tutaj do zrobienia. Rzeszów rozszerzył się, ale dorobił się zatem w wielu miejscach, ujmijmy to w cudzysłów, nieużytków. Trzeba tę rzeszowską ziemię użyźnić tak, żeby wydała plony. Dla kogo? Dla mieszkańców przede wszystkim. Miasto frontem do własnych mieszkańców. Nie rzeszowska republika deweloperów, ale miasto przyjazne rzeszowianom. Nie przychodzę tutaj na wojnę z kimkolwiek i nie chcę, żeby ktokolwiek czuł się wykluczony, zagrożony, ale powiedzieć to muszę otwarcie, że rolą prezydenta jest robienie dobrych interesów w interesie mieszkańców.
A dobre interesy trzeba zacząć od bilansu otwarcia, od audytu. To banał. Przecież nawet kasjer w sklepie u owada nie siada na swoim krzesełku, zanim nie sprawdzi, ile winien, ile ma i czy przypadkiem nie ma manka w kasie. Tym bardziej obejmując wysokie, w mieście najwyższe urzędy, trzeba zacząć od audytu. Audytu finansów, personaliów, kadr, ale samych struktur administracyjnych. Ponieważ zdaje się, to taka ostrożna, optymistyczna estymacja, że mamy tutaj, szanowni państwo, niejedno do poprawienia przez oszczędności. Oszczędności nie kosztem mieszkańców, ale kosztem tych do dziś ciążących na naszym życiu niewydolnych i niewygodnych dla mieszkańców struktur, schematów organizacyjnych. To będzie truizm, w Rzeszowie banał, ale trzeba go powtórzyć w myśl kolejnej deklaracji, zasady, której chciałbym się tutaj trzymać, zasady niewymyślania prochu. Więc trzeba koniecznie powtórzyć, że są dwa zasadnicze problemy. Problem organizacji przestrzeni miejskiej. Będzie o tym mowa w części, w której moi współpracownicy i eksperci zwięźle odniosą się do kolejnych punktów naszego programu, a więc organizacja przestrzeni, a w przestrzeni problem komunikacji, komunikacji wewnętrznej i komunikacji zewnętrznej. Wiecie państwo, myślę, że to z jednej strony wielki problem, że Rzeszów jest jednym, jedynym miastem wojewódzkim, z którego nie sposób prostą drogą, prostą linią kolejową dojechać do Warszawy, ani prostą drogą samochodem dotrzeć tam w czasie, który pozwala załatwić sprawy i wrócić jeszcze tego samego dnia bez efektów przemęczenia. To jest duży problem i to należy zmienić, ale w tym jest też szansa dla naszego miasta. Właśnie to, że z Warszawy, szanowni państwo, patrzą na nas jako na miasto gdzieś tam w rogu mapy. No i dlatego też Warszawa może jeszcze w tym naszym podkarpackim, rzeszowskim hobbitonie nie zdążyła wszystkiego wypatrzeć bacznym okiem Saurona z warszawskiego Mordoru. No i mówiąc krótko, uchowaliśmy się tutaj. Jesteśmy jedynym miastem, które ma dodatnią prognozę demograficzną, poza Warszawą, która jedzie na sterydach, na sztucznym, biurokratycznym wspomaganiu. Rzeszów rozwija się autentycznie. Rzeszów ma przyszłość. Ale tę przyszłość budując, pamiętajmy, że wszyscy potrzebują przede wszystkim na dziś bezpieczeństwa. A więc miasto przyjazne, bo miasto bezpieczne. A bezpieczeństwo, o, to hasło pojemne, na wielu poziomach trzeba o tym myśleć. Będzie o tym również mowa. Mój specjalny doradca do spraw bezpieczeństwa, pan profesor Zapałowski, wspomni o tym. Ale ja wspomnę na początek, że to także bezpieczeństwo, które tak naukowo nazwę bezpieczeństwem tożsamościowym. Trzeba, żebyśmy w Rzeszowie mogli zostać sobą. Sobą, u siebie, na swoim. To będzie cel mojej prezydentury w mieście Rzeszowie.